polskich zawodników, no ciężko jest taki mistrzostwa. My mamy ostatni dzień mistrzostw Polski w Rumi. Pojedynki ćwierćfinałowe w odmianę 9 bil, a w nich Konrad Juszczyszyn z Karolem Skowerskim, Marek Kudlik z Mieszkiem Fortuńskim, Wojtek Sroczyński z Mariuszem Skonecznym i Hubert Łopotko z Tomaszem Bąkiem. Zwyczaj spokojnie przeszedł ci ten półfinał. Może nie to, że ta gra była spokojna, tylko ty byłeś bardzo spokojny na samym życiu. No cieszę się, że tak to wyglądało, ale w środku jest ciśnie. Nie ma tutaj jeszcze nic straconego. Możesz po zwycięstwie mistrza zrobić od mistrza dziewiątkę i wygrać ranking. Jest taka szansa, ale byleby moja gra wyglądała tak jak charakter. I będzie dobrze. Czyli co, nie możesz chyba myśleć o tym podczas gry? Dokładnie, muszę skupić się na swojej grze i samo pójdzie. W końcu! Wojtek, tyle przewrotów akcji w ostatnich dwóch, trzech partiach, to ja nie wiedziałem, tych mistrzostw polskich ani razu. A Jezus, cały czas wiecie. Do 7-4 grałem swój bilet. Naprawdę czułem, że no, jestem w stanie zmierzyć swoją grą. Przy 7-4 dla mnie przypomniałem sobie mecz z Mateuszem Śniegowskim o medal, gdzie nie wbijałem po prostu kul w łuje. I to samo zrobiłem z Mike'em, tak? No nie wiem, trochę szczęścia było. Teraz półfinał, mam nadzieję, że zagram trochę lepiej. Na pewno początek może być taki sam, ale końcówka ważniejsza, żeby była lepsza. Tam oddawałeś sobie po prostu szansę za szansą. Maniek bił dwie białe bile, raz przy ósemce. Przy 7-6 bił białą. Tak, zamiast 7-7 bił 8-6. No, potem nie wbiłeś czwórki w ogóle takiej, której ja nie wiem, bo lewą ręką wbijasz za tym mieczami. No, nie zawsze, dobrze, nie? Nie, no mecz na pewno trudny, na pewno dla Mariusza, bo walczył jeszcze o ranking, tak? Ta przegrana na pewno już teraz z powodu, chyba że Tomasz Kapon jest jeszcze może Marek Kudlik, żeby w tym no to jeszcze nie wiedziałem. No ale Maliniak już odpada, że tak powiem, z tego wyścigu. No, a dla mnie było też stresujące, bo po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciężko trenowałem i bardzo, bardzo chciałem zdobyć ten medal, tak? I no taką blokadę złapałem, po prostu nie wiem. No, mam nadzieję, że już teraz po prostu przeskoczyłem ten etap i teraz będę dobrze. Jest medal. A oby nie tylko blondowy. Hubert Łopot, kłopot. To co, zawodnicy w półfinale jak mają kłopot? No raczej tak, pewnie tak. Myślę, że tak. Drugi medal. Chyba świetny wynik, jak na razie. Na razie jest dobrze. Może być. A jak będzie, to zobaczymy. Można powiedzieć, że wrócił Konrad taki, jaki powinien być w tych mistrzostwach od samego początku? No, to prawda, to nie były moje mistrzostwa. Zagrałem jeden dobry mecz, tak naprawdę z Wojtkiem się w dziesiątkę. Zrobiłem jeden błąd w ostatniej partii, który zadecydował o tym, że Wojtek był w półfinale. Ale na szczęście udało się ogarnąć przed ostatnią zmianą, no, ostatnim z Niemcem, bo na początku nie grałem tak dobrze w tą dziewiątkę. Jest to twoja dziewiątka, to jest też chyba ta gra, którą najbardziej lubisz i najbardziej się w niej odnajdujesz. To prawda, jest to moja najlepsza gra. Cieszę się, że jestem w finale, mam medal. Był taki moment, gdy Karol zaczął coś już powoli, próbował coś do ciebie godzić, ale wynik 8-2, 8-3, to jeszcze byłeś chyba spokojny. Karol jest takim zawodnikiem, który nie może zostawać żadnej partii. Wiedziałem o tym od początku.